Cześć, nazywam się Sebastian Zieliński, jestem programistą. Zrobiłem takie gry jak Rooster, Project Battlefield, Code Mortyra i jeszcze 30 innych. Było duże ciśnienie, pokażcie coś wreszcie, pokażcie coś grywalnego. Udało się zrobić jakieś proste demo. Udało się zrobić jakieś koszmarnie wyglądające. Według mnie wyglądało katastrofalnie. Nikt tego nie chciał kupić. Przez bardzo długo zużyliśmy wszystkie oszczędności, mimo że żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. Po tym, jak rynek gamingowy się załamał, poszedłem do Mazura i zaproponowałem mu, że wszystkie licencje i całe to, co się jeszcze sprzedaje, może sobie oddaję mu w zamian za wsparcie gry na peceta, gry trójwymiarowej, która podbije rynki zachodnie. I no, Tomek Mazur przystał na to. Potem, gdy przeprowadzał egzekucję na wszystkich swoich zespołach deweloperskich, nas oszczędził. Tylko warunkiem był takim, że grafikę musi zrobić ktoś, kogo oni wskażą. Było dwóch kandydatów. Był chłopcy z Poznania, czyli Adam Feder z dwoma kolegami. Był Adam Feder i Andrzej Wileski. Z Adamem Federem świetnie się dogadywałem i bardzo miałem nadzieję, że to będzie Adam Feder. Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało i świetnie się z nimi dogadywałem. Silnik na peceta. W jakimś niewielkim stopniu był inspirowany tymi silnikami, silnikiem, który był w jakimś tam stopniu inspirowany silnikiem z Amigi, ale proces wyświetlania obrazu był zupełnie inny. Proces emisji, sposób w jaki PC emitował dźwięk też był zupełnie inny. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi też zupełnie inna. Ale jakieś tam rozwiązania, no mieliśmy jakieś doświadczenia związane jak konstruować ten mechanizm rozgrywki, także to tak, oczywiście. Kod został przeniesiony i potem przepisany. Praca nad silnikiem trwała bardzo długo. To był okres, kiedy ta technologia się zmieniała bardzo dynamicznie i ciężko było nadążyć nad zmianami. Kiedy napisaliśmy w miarę ten silnik w softcie, bo na początku trzeba było software'owo wyświetlać ten trójwymiarowy obraz. Wiele czasu nie było też publikacji, nie było tak specjalnie internetu, chyba nie wiem, czy był wtedy, ale nie było na pewno publikacji, jak tworzyć silniki trójwymiarowe, trzeba było samemu do tego dochodzić. Ktoś tam wiedział, że robi. Mieliśmy jakieś tam porozumienie z innymi twórcami, ktoś tam czasem coś powiedział, ale to było błądzenie we mgle. Naprawdę bardzo dużo czasu zajęło do tego, że ten obraz się robi bez dzielenia i bez mnożenia, samym dodawaniem. Przez samą technologię, ten trójwymiarowy obraz, normalnie do tej geometrii potrzeba wykorzystywać dzielenia, które procesory, komputery robią bardzo wolno. Więc obraz, żeby wyświetlać szybko, możemy robić tylko dodawać. Ale bardzo dużo czasu mi zajęło dojść do tego, jak to się robi samym dodawaniem. Jak wreszcie to zrobiłem, to weszły karty, pojawiła się karta Voodoo chyba. Tak. I mogliśmy to wszystko. Wszystko można było to wywalić. Do niczego już to było niepotrzebne, ponieważ Voodoo. No było jakieś. Bardzo długo był wybór, tak? Czy chcesz kartę Voodoo, czy chcesz w softcie, tak, ale to była wymierająca technologia i to była sztuka do sztuki, bo teraz te same rzeczy, tak, to dodawanie robiła karta graficzna. Czyli dostawaliśmy już to w sterowniku, deweloper nie musiał tego wymyślać. Było tysiące różnych pomysłów, jeżeli chodzi o silnik, on nigdy nie był gotowy, nigdy nie jest gotowy, bo zawsze można coś zrobić lepiej. Zawsze można poprawić sztuczną inteligencję, można poprawić oświetlenie, można poprawić cieniowanie, on nigdy nie jest gotowy, zawsze jest niedoskonały. Było duże ciśnienie, pokażcie coś wreszcie, pokażcie coś grywalnego, pokażcie coś, co... Małe pomieszczenie, zróbcie małe pomieszczenie, ale coś takiego, co będzie atrakcyjne dla zachodnich wydawców, będziemy mogli kogoś przyciągnąć tym obrazem. Chciałem robić tego Netgarda z tymi chłopakami, z którymi świetnie mi się pracowało. Chciałem, ale tam to było nieosiągalne finansowo. Netgard, czyli to był pewnie strażnik sieci, to było jednak to strzelanka oczywiście, futurystyczna. Wiele rzeczy w silniku napisaliśmy od podstaw, czyli animację szkieletową postaci na przykład. I wiele rzeczy musieliśmy wymyślać od nowa, to co było w grach zachodnich, tylko my nie mieliśmy do tego dostępu, do tej technologii. Wiele rzeczy
musieliśmy odkrywać Amerykę jeszcze raz. Dużo to zajęło bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu. I w końcu Mirage się zniecierpliwił, że to trwa bardzo długo. A był też taki problem, że no z grafiką ciężko było zamówić. Chłopcy, zróbmy, chłopaki, zróbmy coś. No nie ma pieniędzy, nikt nam za to nie zapłaci, ale pokażemy to zachodnim wydawcom i może na pewno, może albo na pewno jakoś to sprzedamy. Było bardzo ciężko znaleźć. Oni coś tam skrzyknęli, posiedzieliśmy weekend, zrobili kilka, cztery, pięć fajnych tekstur, zrobili postać, ale to było ciągle za mało, ciągle to było małe pomieszczenie, ale ciągle za mało, a potem myślę sobie, że chłopcy dostawali jakieś fuchy, nazwijmy to, jakieś drobne zlecenia za pieniądze, za prawdziwe pieniądze, więc to odkładali, to się przeciągało. No ja siedziałem nad tym silnikiem, prawdopodobnie korzystałem z tych licencji, z tych licencji, więc Mazur pozwalał mi pracować nad silnikiem, ale nie było ciągle grafiki. Ciągle nie było grafiki. Ja pracowałem na monitorze czarno-białym, więc tak, kolory sobie wymyślałem, jakie to są kolory. Jak przyjeżdżałem raz w miesiącu do Miraża, zobaczyłem, jakie pokazać im postępy pracy, zobaczyłem, jakie wyszły kolory na przykład, żeby obciąć koszty. Jakoś, nie pamiętam, była jakaś impreza, chyba Gambleriada. Nie jestem pewien, ale chyba Gambleriada, w którymś tam 95 czy 96, w którym Miraż, czyli Tomek Mazur, wyznaczył graniczna data. To jest graniczna data. Tego dnia zapadnie decyzja, co dalej z tymi projektami, co będę robić dalej. I na tym Gambleriadzie chyba też przygotował z chłopakami z Poznania właśnie, z Adamem Federem i jego chłopcami. Przygotowaliśmy tego demo na Duarte, pomieszczenie dosyć takie, wyszukaną bryłę pomieszczenia i tam postać chodząca jakiegoś przeciwnika, takie namiastkę strzelanki, demo technologiczne i pokazali też, Adam Feder wpadł na pomysł, że pójdziemy też do CD Projektu. Też pokazać im w tym projekcie, ale zabraliśmy to na dyskietce i tam zanim spotkaliśmy się z Tomkiem Mazurem, który miał zadecydować, co dalej z jego zespołami deweloperskimi i pojechaliśmy się spotkać i przywieźliśmy tą dyskietkę, nie wzięliśmy komputera, tylko wzięliśmy dyskietkę. Oni tam mieli jakiś komputer, 200 MHz, czyli teoretycznie szybka maszyna, szybko wczytaliśmy tą grę, już jak była wczytana, to przyszedł ktoś, powiedział, to był prawdopodobnie na 90% był Marcin Niwiński, ale powiedział, że cześć, jestem Marcin Niwiński, tak jakbyśmy mieli wiedzieć, kto to jest, ale naprawdę my nie wiedzieliśmy. Patrzył chwilę na tą grę i zapytał tylko, na jakim komputerze to chodzi szybko. Niestety, z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale ten komputer był tak skonfigurowany, to demo nie było jakoś przesadnie zoptymalizowane, bo zależało na obrazie, bo przez tyle miesięcy walczyłem, żeby znaleźć grafików, którzy mi zrobią dobry obraz, że skupiłem się na tym, żeby to był dobry obraz. Pomyślałem sobie, że przekazać im wiedzę, informacje, jak to zrobić, jak projektować gry i zmobilizować ich, żeby oni usiedli, zrobili za darmo demo. Nie przyłożyłem, szybkość działania nie była najważniejsza. A na dodatek na tym komputerze, nie wiem, może była skonfigurowana pamięć, może miałbym mieć szybki procesor, rozgłaszał szybki procesor, ale na tym komputerze chodziło wolno. Zdenerwował się tylko, wpadł na chwilę, na jakim komputerze to ma być szybko, powiedział, rzucił jakieś kilka zdań nieprzyjemnych i wyszedł, trzasnijając drzwiami. Zostaliśmy w tym pomieszczeniu i nie wiedzieliśmy, kto przyszedł w ogóle. Przyszedł ktoś wtedy projektu, ale powiedział, że to w ogóle do niczego i do widzenia. I nie wiedzieliśmy, czy to był osoba decyzyjna, czy ktoś, czy pójść jeszcze zapytać, czy coś jeszcze z tym robić. Nic. Ale to powstaliśmy z głupimi minami i wróciliśmy do Mazura. Mazur ogłosił, że zamyka, wyrzuca wszystkich, koniec, nie opłaca się robić, zapomnijcie o tym. I na koniec powiedział, ale wyjątkowo zostaje nasz zespół, czyli zostaje Sebastian Zieliński. Ale tylko Sebastian Zieliński będzie dostał jakieś tam finansowanie. Polegliśmy tam z Netgardem, z chłopakami z Poznania i potem przez dłuższy czas próbowałem zrobić to samo z chłopcami z Torunia. Tak samo oni przyjeżdżają do mnie, mieli żal, że nie dostałem pieniędzy, że nikt nie dostał, że tak naprawdę dostali tylko twardy dysk, są trzy twarde dyski. Ja wracałem do Miraża, mówiłem, słuchajcie, no oni nic nie chcą robić, bo powiedzieli, że nie dostają żadnych pieniędzy. Oni, jak to dostają? Miraż twierdzi, jak to dostają górę kasy. Mnóstwo pieniędzy dostali, tamto, tu dostali pieniądze za tamto, za coś innego.
no to wracam z powrotem do nich, oni też znowu, że nie, nie zrobią i tak dalej. Myślę sobie, że jeździłem w kółko i myślę sobie, że nie uda mi się, że to wszystko walnie, że nie uda mi się. Ale jakimś cudem udało się zrobić jakieś proste demo. Udało się zrobić jakieś koszmarnie wyglądające, według mnie wyglądało katastrofalnie. Kanciaste postacie, z 200 poligonów postacie z płaskim fejsem. Bardzo ci chłopcy nie radzili sobie z... Ten silnik wymagał specyficznego konstruowania bryły, żeby ten świat wyświetlany był szybciej. To był silnik portalowy. Trzeba było te portale w specjalny sposób konstruować, żeby zaoszczędzić to wyświetlanie. Oni nie łapali tego. Zrobili to, działo to bardzo wolno, słabo graficznie, ale udało się to zrobić. I z jakichś powodów to się spodobało Intelowi, ale był taki moment, że Tomek Mazur powiedział: koniec, pomyśl, Sebastian, pomyśl, jak oddasz mi te pieniądze, które włożyłem w ten silnik rozwój technologii, i że to już koniec, do widzenia. I potem kilka dni później mówi: czy dzwoni Paweł Kalinowski: nie, pomyłka, Intel powiedział, że daje komputery i że mu się to bardzo podoba i że wrzuci to gdzieś na płytę do jakiejś karty graficznej i że och, spoko, wszystko, mamy finansowanie i tak dalej, rozwój. To Intel nas uratował w takim momencie właśnie jak był Sternach, że to już koniec, skończyły się naboje, teraz Indianie nas zaskalpują, to już koniec. I wtedy właśnie pojawił się Intel. Potem, gdy się okazało, że Poznań jest za drogi, że chłopcy z Poznania są za zbyt kosztowni, że NetGuard nie ma szans uwagi na finansowanie. Paweł Kalinowski ze swoim przyjacielem, jak on się nazywał? Fijałkowskim, chyba Adamem Fijałkowskim, wpadli w Mirażu na pomysł. Oni się świetnie dogadywali, oni razem właśnie w taki klimaty, insanity, szybko stworzyli, razem świetnie się przy tym bawiąc, stworzyli koncepcję, ale koncepcję tylko taką fabularną, że stworzą takiego doktora i tak dalej. To było, nie powstało już ani jeden piksel grafiki, ani jedna linijka kodu do tego, ale powstała taka koncepcja, że powinni zrobić coś takiego, że to był pomysł na fabułę. Ostateczna wersja Mortyra to był kompromis pomiędzy ogromnymi fanami militariów i II wojny światowej z Torunia, a Pawłem Kalinowskim chyba. Ja się zajmowałem nowinkami technicznymi. Nie ingerowałem w ogóle w ten proces tworzenia fabuły. To jeżeli okazało się, że ci chłopcy chcą robić, że są gotowi robić, że Mirage, że są dostępni, osiągalni finansowo, dla mnie to nie było bez znaczenia, czy to będzie detektyw w przyszłości, czy to będzie druga wojna światowa. Chciałbym zrobić po prostu dobrze to od strony programistycznej. I to był kompromis też z Pawłem Kalinowskim, bo Paweł Kalinowski to jest bardzo inteligentny człowiek i myślę, że genialnie sobie radził, jeżeli jak na możliwości mirażowe, genialnie sobie poradził z sprawą marketingu. Dobrze sobie z tym radził. Dla mnie programisty, który w ogóle ma problemy z kontaktami z ludźmi, to był wzorem naśladowania w umiejętności kontaktach z ludźmi. Od niego podpatrywałem sobie, jak należy się kontaktować, w jaki sposób się komunikować z ludźmi. I on sobie dobrze radził z tym, dość dobrze. Odporność psychiczna jest wtedy potrzebna i cierpliwość. To on sobie nawet startował sobie, że jest małym spamerem. Tak na siebie, bo po prostu cierpliwie puchał do wszystkich drzwi, do których tylko udało się dotrzeć. Udało się zrobić demo do Mortyra i udało się znaleźć wydawcę na zachodzie, bo to Interactive Magic. Ci ludzie z Interactive Magic w celu jakby integracji oprogramowania i żeby, nie wiem, chcieli mieć programistę u siebie, żeby czuwać nad tym procesem. Gra była w znacznym stopniu już przygotowana, to była, nie wiem, powiedzmy, że pełna alfa, ale było jeszcze 500 błędów. Było 500 błędów, które ja systematycznie naprawiałem, ale oni myśleli sobie, że jak na zespół programistów, o których są informowani, bo oni mieli informację, że nad tym pracuje zespół programistów, że to jednak być może te prace nie posuwają się dostatecznie szybko i zaprosili mnie. Bo zapraszali mnie chyba ze dwa razy. Mirage niechętnie wraził, ale zgodził się po jakichś chyba naciskach. Zgodził się. Pojechaliśmy z Pawłem Kalinowskim na miesiąc.
bardzo o nas dbali. Na pewno to nigdy wcześniej, ani nigdy później nie spotkałem, chyba powiedzmy nazwijmy to pracodawcę, czy zleceniodawcę, czy inwestora, który by tak dbał o swoich pracowników. Rzeczywiście żyliśmy tak jak pączki z masłem, jak pączki, nie wiem, no ale rzeczywiście byliśmy tam bardzo dobrze traktowani i niczego nam nie brakowało. Była taka możliwość, żeby tam zostać, wahałem się. Wiem, że po upadku Interactive Magic grupa menadżerów, tam zawiązała się taka nieformalna grupa menadżerów, która wydawało mi się, że myśli o tym, o stworzeniu studia i że widzą mnie w tym studiu. Wahałem się, co zrobić, ale to byłaby... Wtedy byłem młodym chłopcem, który wydawał mi się, że to zdrada i że nie mogę tego zrobić, że to jest niemoralne. No i wróciłem. Mortyr w wersji Andrzeja Wilewskiego było strzelaniną bez fabuły. Idziesz i strzelasz i zabijasz Niemców. I dopiero Interactive Magic zaprosił mnie i Pawła Kalinowskiego, żeby wytłumaczyć, że no nie, gra nie może tak wyglądać. Naprawdę musimy dodać trochę fabuły, że bez tego nie przejdzie. I na tych spotkaniach, na bardzo miłych spotkaniach zaproponowali nam, że będą się pojawiać takie karteczki, że oni, właściwie Interactive Magic fabułę stworzył do Mortyra. Bo oni zaproponowali, że to będzie, że to będzie te fragmenty do tej maszyny czasu. Już nie pamiętam, jakiś to był kwantowy coś tam, kwantum receptor, czy może coś tam, albo coś w tym stylu. Że to oni to zaproponowali. Oni zaproponowali fabułę. I wiele rzeczy. Rzeczywiście to w Interactive Magic trochę się podszkoliłem pod... właśnie w kwestii konstrukcji fabuły do gry. Bo tam było mnóstwo świetnych fachowców. I co było szokiem, dla mnie szokiem, to zabrzmi może szowinistycznie, ale tam dojrzali ludzie, że nie tylko młodzież, dojrzali wiekiem, kobiety, mężczyźni, każdy się znał, każdy w tym, pracowaliśmy w wielkiej hali, która by teraz była opustoszała w 90%, ale ci ludzie, którzy zostali, wszyscy, bez względu na wiek, na płeć, wszyscy świetnie się znali na strzelankach. W ogóle świetnie się znali na grach. To było szokiem, bo u nas... Ja byłem amatorskim twórcą, nie byłem nieprzeszkolonym. Andrzej Wilewski też był amatorem, fanatykiem broni i militariów. I taka była nasza wiedza o produkcji i byliśmy amatorami. A tam to było pierwsze zetknięcie z zawodowcami. Tak naprawdę dużo by opowiadać, czego mnie nauczyli, bo ja też nie, generalnie skupiałem się na kodzie, także przyswajałem tą wiedzę nieświadomie, te informacje. Ale na pewno tak, że gra musi być skonstruowana fabularnie. I od tego czasu inaczej patrzę na grę. Jeżeli w ogóle od tamtego czasu, jeżeli robiłem już grę, to robiłem tylko po to, że chciałbym coś pokazać ludziom. Że to jest jakby... To jest jakaś, powiedzmy, że spuścizna, że to jest moja wizytówka. To jest właśnie moja wizytówka i że dlaczego to robisz? I pytanie, czy robisz to dla pieniędzy, czy robisz to, czy chcesz coś przekazać ludziom, czy chcesz im dostarczyć rozrywki, czy chcesz też coś oprócz rozrywki, coś jeszcze im przekazać. I wtedy bardziej filozoficznie, chociaż nie, oni nie potwierdzili filozoficznie, tam byli po prostu zawodowcy od tego, jak co robić tą grę, żeby ta gra, żeby się sprzedawała. Amerykanie oczywiście traktowali mnie jak kosmitę. To jest kosmita. Że oczywiście dla kosmity też trzeba być miłym, oczywiście być uprzejmym. Ziemską uprzejmość pokazać kosmicie, ale tak, to kompletny kosmita. Oni nazywali to oczywiście Code Monkey, czyli małpa chyba od kodowania. Tak. Niestety... Nie traktowali tam... To było... apogeum może popularności dowcipów o Polakach. Więc tak, oczywiście... Tak, oni nie powiedzieli, nikt nam nie powiedział, ale no, nie traktowali go nas jak kogoś. Mimo, że byli, mimo tej oczywiście uprzejmości, ale poza tą uprzejmością pracową, to był właśnie Polak z dowcipu. Traktowali nas właśnie raczej. To nie byliśmy kimś równym. Tak, na przykład pewnie nie mógłbym się umówić z córką tych. Ani z siostrą tych ludzi.
No nie, raczej nie chcieliby widzieć na kandydata na męża. Jako dla programisty był, tak, był bardzo miły. I to chyba to też zadecydowało też o powrocie, że niby trzeba wrócić do tej Cebulandii, ale tak, ale no, tutaj jestem tak jak równy całej reszcie populacji. Po wydaniu Mortera znalazły się środki na biuro, żeby nie pracować w domu. Czyli mieliśmy mini biuro, tak naprawdę syfne, ale tanie i syfne, ale biuro własne. I było też dwóch chłopców do pomocy, miałem też dwóch programistów, którym także robiliśmy w trójkę i pracowaliśmy nad grą Warhammer 40 000. Adam Fiałkowski w jakimś sposobem przekonał jakąś szychę. Nie wiem dokładnie, bo to jest top secret, mega top secret w ogóle temat. W jakiś sposób jakąś umowę. Ja nie wiem dokładnie też, jak brzmiał ten papier, ale on funkcjonował pod nazwą umowa. Że miał podpisaną umowę z Warhammerem. Co się później okazało, że nie do końca prawdą. Ale miał teoretycznie i ja miałem taką informację, że jest umowa z Warhammerem i że robimy Warhammera. I rzeczywiście staraliśmy się, zrobiliśmy strzelankę takich 10, może 11 aren, nie pamiętam już teraz dokładnie. Ona gdzieś tutaj jest na płytach, można zobaczyć. Ładna, starannie zrobiona graficznie, to jest postęp graficzny w stosunku do Mortyra. Warhammer powstał na zmodyfikowanym silniku Mortyra. Był strzelanką, to była strzelanka sieciowa. Co się okazało? Okazało się, że po roku pracy, po zrobieniu całej tej strzelanki sieciowej, całej grafiki, kodu, kompletnej gry, okazało się, że tak naprawdę to nie mają umowy. Może mają tak naprawdę być może list intencyjny. List intencyjny, a Warhammer w ogóle wszystkimi możliwymi metodami prawnymi, czy w ogóle chce to zignorować. A umowę chce podpisać, jest zainteresowany grą, ale chce tą umowę podpisać z wielkim producentem jakimś, z uznanym światowym producentem. I projekt nie został wydany nigdy, mimo że ukończony, nie został wydany. I być może to też wpłynęło na pogorszenie relacji z Mirażem i na decyzję o rozstaniu się. Po rozstaniu z Mirażem rozglądałem się, pamiętałem ciągle o tym, że o tym, jak wyglądało życie i praca w Interactive Magic, i więc rozglądałem się za pracą za granicą. Oglądałem te amerykańskie oferty. Wtedy miałem opinię dobrego programisty i to działało w skali świata. I mogłem sobie wybierać pracodawców. Spotkałem się z CD Projektem i otwarła się możliwość współpracy. Oni poinformowali mnie, że planują otworzenie spółki, która zajmuje się developingiem. Zaprosili mnie do zarządu i zaproponowali udziały w tej spółce, w CD Projekt Red Studio. Po stanowisko dyrektora zarządzającego. Także to była taka dosyć mocna oferta, biorąc pod uwagę, że wszyscy znajomi mówili, że CD Projekt to jest to i że wybieraj CD Projekt. I w tym czasie developer z Los Angeles po jakichś dłuższych rozmowach, po testach wysłali mi propozycję finansową, ale to była pewnie, przypuszczam, że to była tylko taka próbna oferta, ale to było znacznie poniżej oczekiwań. Byłem zaskoczony, że proponują tak niewielkie pieniądze i odmówiłem im, mając tutaj propozycję na miejscu. Dowiedziałem się, że CD Projekt będzie pracować nad konwersją z Baldur's Gate Dark Alliance z PlayStation na PC. I mają pełne kody Baldur's Gate'a. Rzeczywiście mieli pełne kody. I że zaproponowali mi tę konwersję. I zająłem się, przez kilka miesięcy siedziałem nad tą konwersją, zanim się okazało, że tak naprawdę nie mają. Chociaż kilka razy się dopytywałem, ale mówili, że to Marcin Miński mówił, że to jest osoba, która nigdy mnie nie okłamała. Jeżeli on napisał w mailu, że dają na tą konwersję, to my mamy tą konwersję i to robimy. No i siedziałem nad tym i konwertowałem, przetłumaczyłem ten z PlayStation, czyli z takiego PlayStationowego OpenGL-a na DirectX. Przetłumaczyłem to, nigdy tego nie uruchomiłem, bo się okazało, że nie ma, że ta praca poszła na marne. I że rozmawiają, szukają IP, nad nowym projektem, nowej gry i że rozważają Lema i jeszcze kilka innych rzeczy, czyli coś od Lema i od Sapkowskiego. No, adwokat Lema powiedział, że od pół miliona w ogóle zaczyna się rozmowa od pół miliona.
na licencję, więc odpadł szybko, został w sapek. Miał mikrowymagania. To był moment, w którym rzeczywiście Wiedźmin się już wyprzedał. Książkowy Wiedźmin się wyprzedał na wszystkie możliwe sposoby. Ja się zajmowałem wtedy już organizacją zespołu, szukałem grafików. Otrzymałem informację, że umowa z Sapkowskim jest w finalnej fazie, czyli wszystko jest dogadane. Wszystko jest dogadane, weź tylko umowę, wysyłamy ci umowę, pójdź z Sapkowskim, no bo biuro było w Łodzi, a Sapek mieszkał niedaleko. Kilka kilometrów, pójdź do Sapka, on podpisze umowę i odeślesz nam. I rzeczywiście tak zrobiłem. Poszedłem do niego z tą umową zadowolony, że tutaj, panie Sapkowski, zrobimy fantastyczną grę. Fantastyczną, najlepszą na świecie. Sapek wziął umowę, przeczytał i patrzy i się wściekał, że pomylili Geralt przez D, że było w umowie napisane. Tak, było napisane, nie czytałem tej umowy, jak poszedłem. Że on sprzedaje i się do tego nie miesza. Zresztą to byłby ogromny kłopot. To był ogromny kłopot pisarz, który nie zna w ogóle realiów gier. Taki był kłopot z autorem scenariusza, świetnym pisarzem Jackiem Komudą. Jest to świetny pisarz. Przeczytałem kilkadziesiąt stron. Nie czytam tego typu literatury, ale dostałem od niego książkę, przeczytałem kilkadziesiąt stron, to przy to wchodzi. Jest dobrym pisarzem, świetnie operuje słowem, ale pisanie questów do gry to jest coś zupełnie innego. W Interactive Magic wszyscy rozumieli gry, wszyscy rozumieli, co to jest gra, jak to trzeba konstruować, jak się do tego zabrać. Każdy wiedział w ogóle, co to jest deweloper. Wtedy projekt był hurtownią. Wiedział, jak się kontaktować z mediami, jak ten produkt wystawić w sklepach, ale nie wiedział, jak się go robi. Nie wiedział, jak się go robić. Nie wiedział, co to jest artysta w ogóle. Nie wiedzieli. Także pierwszy raz chyba widzieli mnie. I oni na mnie się uczyli. Przede wszystkim tam nie ma swobody. Już zapomniałem, jak się nazywa, to nie był Baldur's Guide, bo mieliśmy wytyczne, otrzymałem wytyczne od CD Projektu, jak ma być zrobione. Demo jest, przede wszystkim mieliśmy przykład, ten Baldur's Guide Dark Alliance, czyli musiało być gra klikana. Bo klikana się najlepiej, bo najlepiej sprzedające się gry w CD Projekcie to były klikane i to musiała być gra klikana. Miała być kamera z góry, tak jak już zapomniałem, jak było wcześniej, była gra, oprócz Baldur's Gate Dark Alliance była jeszcze jakaś gra Microsoftu, z której nie pamiętam, ale której my się inspirowaliśmy, że mieliśmy wytyczne, mamy zrobić taką dokładnie grę, wizualnie. Wydaje mi się, że ona była dosyć starannie przygotowana, mi się starałem, żeby to zrobić starannie, graficznie. W międzyczasie zrobiliśmy demo dla Intela, kolejne. Intel był zadowolony z tego bardzo. Jest gdzieś list, w którym też wychwala, że jest świetny, że na procesorach Intela chodzi śmiga, na procesorach konkurencji stoi i że są mega, w ogóle są, to jest euforia w Intelu, że jest demo, gdzie jest taka różnica kolosalna, że ktoś nas zrobił tak, ten kod napisał, że on działa kolosalnie, że jest taka kolosalna różnica, że tak wykorzystuje, bo to jest Hyperthread chyba to się nazywało, czy jakoś tak. Mieli przewagę, szybko przełączali wątki, więc zrobiliśmy, że było tych wątków, trzeba było dużo przełączać i zrobiliśmy tak, że wypukliliśmy przewagę Intela w tej dziedzinie. I było tak, że przepraszam, było graficznie, było dobrze, Intel był zadowolony, nie była zoptymalizowana ta gra, bo ja miałem też wszystkie rzeczy, starałem się przede wszystkim uruchomić tych ludzi, nakierować odpowiednie tory, a potem w odpowiedniej chwili sobie zoptymalizuję. Także pod względem optymalizacji to działało wolno, ale wydaje się, że pod założeń to było to, czego to, co na tyle na ile rozumiałem oczekiwania, że robię to, co CD Projekt ode mnie oczekuje. Demo stworzyło trzech grafików i ja. Prosiłem Michała i Marcina, żeby zabrali mnie ze sobą na te spotkania, bo ja mniej więcej miałem już jakąś orientację, widziałem już kontakty z tych ludźmi i myślałem, że będę w stanie jakoś interweniować, w razie czego coś im doradzić, na spotkaniach, co robić, ale nie chcieli mnie zabrać na te spotkania. Nawet w ogóle jako niestosowną w ogóle uznali taką prośbę, bo nie chciałbym, ale myślę, że to było naprawdę dla dobra gry, żebym tam był na miejscu. Nawet gdybym widział, że na przykład, nie wiem, brak ekranu loadingu, że im przeszkadza, że to widziałbym po twarzach tych ludzi, tak myślę, co się dzieje i można byłoby szybko interweniować i być może zmienić formę prezentacji. Ale niestety nie mogłem pojechać. Michał z Marcinem pojechali, wrócili,
wydawało się, że są niezadowoleni. Nie powiedzieli wprost, nikt nie powiedział, że to jest porażka, że to wyrzucają. Nie chcieli powiedzieć, bo oni, ponieważ to była tajemnica firmy, a ja byłem poza kręgiem zaufania. Od samego początku i zawsze byłem poza kręgiem zaufania. Czyli jak było spotkanie zarządu, zastanawiałem się, co robić dalej, to było beze mnie. Mimo, że teoretycznie byłem członkiem i teoretycznie, fikcyjnie byłem też dyrektorem, ale decyzje zapadały beze mnie. Ja byłem informowany przez asystenta, dyrektora do spraw rozwoju. No. Jacek Komuda został, to znaczy Marcin przedstawił, że to jest człowiek, który to jest wybitny pisarz i zaprosił mnie kiedyś do radia, do swojego programu i on musi pisać scenariusz. On musi pisać. To ja nie miałem też wpływu, bo jak ktoś powiedział, że Marcin Miński powiedział, że ja piszę, co ty będziesz mi tu mówić, no nie? Ja nie miałem wpływu na to, jak to powstaje, czyli powstał ten design doc, my staraliśmy się dostosować, na ile to możliwe, do tego, co tam powstaje, dostosować, ale jeżeli było coś niewykonalne, nie dało się tego zrobić, nic nie mogłem zrobić tak naprawdę, niewiele mogłem zrobić. Generalnie jak się rozstawaliśmy, to oni mówili, to właściciele CD Projektu mówili, że to, co robisz, to jest w ogóle, no my tutaj mamy najlepszych ludzi, na skinienie palca 100 razy lepsi programiści, drużyna 100 razy lepszych od Ciebie programistów zrobi nam fantastyczną grę. Ja byłem pewien, że no dobra, mają fantastyczną grę, już mają przygotowaną i zrobią nie wiadomo co, rzucą świat na kolana. Zamknięcie studia polegało na tym, że przyjechał Marcin Iwiński. To było w ogóle zabawne, ale nie wiem, czy to się nadaje do powiedzenia, ale przyjechał Marcin Iwiński i opowiedział o tym, że w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu, że każdy, kto z nim teraz pojedzie, zbuduje sobie dom pod Warszawą. I chłopcy w tych swetrach, jak tak siedzieli, wstali i chcieli jechać do tej Warszawy. Byli gotowi już wsiąść, nie wiem, jechać i dopiero Marcin powiedział, że nie, teraz nie, że to zorganizujemy, to później, teraz zostańcie jeszcze tutaj i zorganizujemy wam jakoś tam transport, także jeszcze nie dziś. Wiedziałem, że tam nie ma miejsca dla mnie, no nie? Wiedziałem, że tam nie ma miejsca dla mnie, że to ja jestem obarczony, że uznali ten projekt za porażkę. Ja myślę, że to jest, jeżeli ktoś nigdy nie robił gier i nie wie, jak wygląda gra w produkcji, jak wygląda gra w produkcji, widział tylko gotowy produkt, to rzeczywiście, nawet teraz mamy takie problemy z inwestorami, tylko że mam kilka lat więcej doświadczeń, że oni wpadają w panikę, dopóki inwestor nie widzi gry skończonej, gotowej, Goldmastera, to on jest w ciężkiej panice i naprawdę ciężko jest mu coś pokazać, Jak oni widzą, że nie wiem, czy czegoś brakuje, że tutaj te rzeczy jest nie do zrobienia, to wszyscy reagują tak samo. To jest panika. Nie wiem, myślałem, że wziąłem za to odpowiedzialność i uznali, że poległem, ale to była po prostu gra w produkcji. Dostałem odprawy, jakieś tam 20 tysięcy odprawy. Miałem wszystkich oszczędności 23 tysiące i wziąłem te wszystkie 23 tysiące i ten silnik RPGowy i zrobiłem z tego grę Tajemnicza Wyspa przez wakacje. I wróciłem jeszcze raz spotkać się z Majkiem. Czy może by ta gra ich nie zainteresowała? W nadziei, że jednak mam nadzieję pokazać, że jest gotowy silnik RPGowy i że można z tego dużo zrobić. No, grafika była mojego 13-letniego młodszego brata, czyli była dziecinna. To była dziecinna, półamatorska grafika, ale był działający silnik i myślałem, że być może uda mi się jakoś jeszcze ich odzyskać. Ale odmówili. No i z tego powstała gra Tajemnicza Wyspa. Sprzedaliśmy ją firmie, która teraz radzi sobie dobrze. Wtedy trochę mniej. Odnosiła sukcesy, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie oczywiście to nie były sukcesy skali CD Projektu, to nie były sukcesy medialne, ale to miała jakąś tam obszar rynku, w którym była mocna. Był w stanie zaryzykować i wierzyli, że jestem w stanie, wierzyli we mnie. Bo sens w tym, że potrzebujesz jednak ludzi, którzy w ciebie wierzą. Musisz znaleźć kogoś. Że to nie jest taki jednoosobowy stand-up, tylko to jest praca zespołowa. Jakieś 2 lata później odezwał się do mnie Mike, ale on pytał się o obrazek na stronie. W jakimś tam podbłahym pretekstem się skontaktował i teraz myślę z perspektywy czasu, myślę sobie, że oni być może tak naprawdę zorientowali się, co mają,
co mają, jak wygląda, jaką mają, jaką technologią dysponują i że pojawiło się jakieś możliwości, pojawiła się jakaś możliwość poprawy tych relacji, tylko ja do tego podchodziłem bardzo emocjonalnie i też zareagowałem emocjonalnie, za co oczywiście naprawdę jest mi bardzo przykro, bo Michał Kiciński był, uważam, że był najbardziej mi przychylny z tych osób, które tam pracowały i że to była osoba, która no, miała trochę wiary w to, w moje możliwości i żałuję, że i on się skontaktował i żałuję, że mu stanowczo odmówiłem. Później próbowałem kilka razy naprawić ten błąd, ale kontaktowałem się z Marcinem Iwińskim i za każdym razem Marcin Iwiński stanowczo odmawiał. Prosiłem, żeby poświęcił mi, nie wiem, godzinę swojego czasu na spotkaniu, na którym zaprezentuję technologię, którą dysponuję. Po prostu, że prezentację technologii przeprowadzić i za każdym razem odmawiał, stanowczo odmawiał. Znalazłem wydawcę na tą grę tajemniczą wyspę, którą próbowałem przyciągnąć w CD Projekt. Potem zrobiłem dla tego samego wydawcy, dla Play. Zrobiłem grę Tytus, Romek i Atomek, arkadową przygodówkę i później dostaliśmy trochę pieniędzy, zrobiliśmy demo gry Wilczy Szaniec. Pomyślałem sobie, że nikt nie zrobił polowania na Hitlera i że to jest bardzo chwytliwy temat i że z tym tematem jakoś się przebije. Mimo, że katastrofalnie nie radziłem sobie z nawiązywaniem relacji z mediami, ale myślałem sobie, że ten temat jest mocny, że uda mi się, z tym przebić. I zrobiliśmy demo, dostaliśmy 100 tysięcy od Akeli, od rosyjskiego wydawcy i za te 100 tysięcy zrobiliśmy grę, ten Wilczy Szaniec. Bardzo się starałem, żeby ona była ciekawa dla graczy. To był chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę się starałem, żeby zrobić ciekawą grę, żeby była jazda w pociągu, żeby był na pokładzie sterowca, żeby była walka, żeby można było jeździć czołgiem, motorem. To były nowe rzeczy, które włożyłem do silnika, do tego silnika, na którym pracuję cały czas. Tak naprawdę kod, scenariusz, fabułę, wszystkie levele zrobiłem sam. Postacie robił mój brat Dominik jeszcze oraz Michał Matczak, który teraz jest grafikiem 2D. Pomagał też, czyli w trójkę. Nikt tego nie chciał kupić. Przez bardzo długo zużyliśmy wszystkie oszczędności, mimo że żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. Nikt tego nie chciał kupić. Nikt, absolutnie nikt. Gra miała bardzo, bardzo, bardzo... Miała miażdżącą krytykę zewsząd. Ale gra City Interactive, który przeżył to, zna takie rzeczy, przeżył, wie jak wygląda, przetrwał takie fale miażdżącej krytyki i ma świadomość, że nawet taka miażdżąca krytyka to jest reklama. Jeżeli gra jest odpowiednio przygotowana, ona budzi ciekawość. Ludzie dla beki kupią ją, żeby zagrać dla beki, żeby też się pośmiać. I tak zrobiło. Znaczy to pozwoliło nam przetrwać te pieniądze. I sprzedaliśmy ją tak w Rosji, w całej Polsce i w całej Europie. I doczekała się sequela. City Interactive. Na początku rozmawialiśmy o kontynuacji, rozmawiał z nami, ale nie wiem, z jakichś powodów ja sobie tak tłumaczę, że ustąpił jakiejś zewnętrznej presji, że dał to do zrobienia komuś innemu. I wydaje mi się, że ona no, już nie miała takiego kopa, jakiego moglibyśmy zrobić to my. Teraz nieskromnie powiem, pewnie przesadziłem. Po Wilczym Szańcu wydawało mi się, że jest szansa, że gry na komórki są zacofane, że nie ma prawdziwej trójwymiarowej, że komórka daje już możliwości, iPhone daje już możliwości tworzenia gry trójwymiarowej z dobrą grafiką, ale takiej gry nie ma i że to też jest szansa, że dla gościa, który jest programistą, ale nie potrafi się komunikować, nie potrafi tego produktu sprzedać, że uda mi się zabłysnąć samą tą grafiką trójwymiarową. I tak powstał Warman. Warman to też to temat, który zaczynał się też wieki temu, zaczynał się od gry na Game Boya, też niewydanej. Także właściwie można by wspomnieć jeszcze o, bo w międzyczasie powstały jeszcze gry na Game Boya. Po rozstaniu z Mirażem, ale jeszcze przed nawiązaniem współpracy z CD Projektem w okresie tam 2001-2002 rok, zrobiliśmy dwie gry na Game Boya, na Game Boy Color, na konsolę
zrobiliśmy dwie gry na konsolę Game Boy Color. Jedna to była taki mały czarodzieju, Mageus się nazywała, i tą zrobiliśmy całą. I teraz nie pamiętam, wydaje mi się, gdybym musiał strzelać, to było Take Two, ale nie pamiętam, że Take Two to jest Francuzi. Titus, może to był Titus. Próbowaliśmy ją, tą grę sprzedać Titusowi. Bardzo długo się zastanawiał, bardzo długo, przez wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy nas zwodzili, że tak, wezmą ją przez wiele miesięcy. A w końcu ostatecznie powiedzieli, że tak, że angielski oddział się zgodził, że jakiś tam oddział, ale Francuzi mówią, że nie, jednak nie wezmą, dzięki, do widzenia. W 2009 roku zgłosiła się do nas gmina Rybczewice z prośbą, z propozycją wykonania gry przeglądarkowej. Ta propozycja była rozesłana do wielu deweloperów i nikt ich nie potraktował poważnie, bo jednak no, to nie był profesjonalny e-mail, to z pewnością. Ale zapytaliśmy się, ponieważ dopytaliśmy się ich, o co chodzi i tak naprawdę jakie są ich oczekiwania. Okazało się, że mają 140 tysięcy złotych na tą grę, nagle przeglądarkową. Myślę sobie, że to jest dla naszego malutkiego zespołu, dla naszego malutkiego startupu, to jest okazja, bo to jest tylko prosta gra. Że to będzie prosta gra przeglądarkowa. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, ponieważ niby pomimo, że to jest prosta grafika, to jednak to ma mechanika gry, jest złożona tak jak we współczesnych grach, także to okazało się, że to jest dużo pracy, ale przez 8 miesięcy zrobiliśmy grę Szlak Sobieskiego. Proszę nie mylić ze Skarbem Sobieskiego, Szlak Sobieskiego. Gra okazała się dobra, gra okazała się sukcesem. Oprócz tego, że dostała jakieś tam wyróżnienie od państwa, to też inne gminy zwracały się do nas, że nie tylko gminy, ale inne podmioty, że też chcą taką grę. Chcą, że reklamujcie nasz nie wiem, produkt czy naszą sprawę taką grą. I mieliśmy sporo tych do tej pory, w zasadzie do tej pory. I po zrobieniu ich 4 czy 5 okazało się, że mamy technologicznie jesteśmy już dosyć mocni w świecie MMO. Okazało się, że jesteśmy mocni technologicznie i że mamy wszystko to, co najlepsze MMORPG. Jest taka możliwość, że oprócz robienia takich drobnych gierek jako reklamujących jakiś produkt, możemy zrobić coś, co być może będzie jakimś nawet pionierskim rozwiązaniem. I w tej chwili pracujemy nad grą przeglądarkową MMO, ale wyglądającą jak prawdziwy komputerowy MMO. Polska w okresie średniowiecza. Jesteśmy szlachcicem. Sobie szlachcicem, który ma różne przygody. W tej chwili są dwie takie gry, robimy, opracowujemy. Chciałbym w tym roku. Ona jest zaawansowana, tylko czekamy, aż dogadamy szczegóły, w jaki sposób chcemy zrobić to, chociaż raz, po raz pierwszy spróbować profesjonalnie jakoś wprowadzić ją na rynek, a nie jakoś na dziko. Więc to się opóźnia. Jeżeli grają dla przyjemności, to jest mi niezmiernie miło, ale jeżeli ale odczuwają dyskomfort, to oczywiście chciałbym powiedzieć, że jest mi przykro, jeśli cierpią, bo moją intencją nie było nie było ich torturowanie. Rzeczywiście w początkowej fazie produkcji gier robiliśmy to dla własnej rozrywki. Był taki moment przełomowy, że spotkałem po raz pierwszy człowieka, który grał w moją grę i on prosto z mostu powiedział, co tej grze czuje, co go wkurza, czym był rozczarowany i tak dalej. I wtedy zrozumiałem, że te gry to nie tylko praca dla swojej przyjemności, że jestem zobowiązany wobec tych osób, którzy zapłacili pieniądze. Wydali swoje, to był młody chłopiec, dla tych chłopców, którzy wydali swoje oszczędności na moją grę, że powinienem też im coś dostarczyć. To był Rooster 1. To było naprawdę wiele lat i wtedy to bardzo, to jest coś, co pamiętam i chyba będę pamiętał przez całe życie. Nagle to była taka świadomość, że to nie jest po prostu też tylko zabawa. Tutaj to są ludzie, którzy oczekują, że dostarczysz im ciekawej rozrywki. Moment. Bardzo podobało mi się, było mi bardzo miło, gdy silnik Mortyra był doceniany za te witraże. Chociaż to było, tam starałem się zrobić wiele rzeczy, akurat witraże były docenione i to było naprawdę bardzo miłe. To było nagle bardzo miłe, że witraże były proste, to była prosta rzecz do zrobienia, ale było mi bardzo miło, że nagle mnie doceniają, że jednak myślałem sobie, że jakoś
zawsze, że nie zginę w tym świecie, bo mam jakiegoś skilla i że będę jakoś wartościowy i przydatny. Że jeszcze było mi bardzo miło porozmawiać o tych starościach i jest mi bardzo miło, że kogoś to zainteresowało.